I chcę być przestrogą. Tak samo, Pawełku, trzeba ci bo utrata kogoś to jest straszna rzecz. No, straszna, naprawdę. Straszna to jest, kurwa, że tripla jakiegoś dostał na fiucie, a potem, kurwa, miał pewnie zbliżenia ze swoją kobietą. No to jest słabe, nie? Subskrybujcie nasz kanał. Będą tam ciekawe, fajne rzeczy związane ze mną i z Monią. Pewnie Piotrka też będziemy tam wplatać, ale głównie będziemy się skupiać na sobie, pokazywać wam różne fajne rzeczy z naszego życia. Kolejny film, wydaje mi się, że może już wleci w niedzielę. Ha, ja stary z tą Moniką też skończę. Pierdolę, ona też kurwa ciężki człowiek jest. A wcześniej Kwiat Pustyni? A wcześniej Kwiat Pustyni, kurwa? A teraz, że ciężki człowiek? Ale on jest jebnięty, kurwa. Już ja, później Piotrek ją wziął, no myślę, że to ja. Piotrek ją wyruchał, a na końcu jest Paweł. 2 tygodnie temu. A na końcu kto? Paweł. A na końcu jeszcze ktoś, tak? Dwa tygodnie temu, a 2 tygodnie temu nie było Kwiata Pustyni? Beka w chuj. Kwiat Pustyni wyjebał? 2 tygodnie temu, a i 2 tygodnie jakiegoś szlafa? Zapobiegawczo po ostatniej szmacie coś mnie swędzi? Słuchałeś? Ha, taka czarnula mała. Ja pierdolę. I się chwali jakiemuś ziomkowi, o. Jakiś. Ta Monika pewnie już go dawno, kurwa, chciała zostawić. Jak się okazało, że taki zjeb, no to widzicie. Znaczy, ja mam wyjebane w te jego prywatne, czy tam ją, kurwa, zdradzał, czy nie, to chuj mnie to w sumie obchodzi, ale jakąś szmatę bez gumy ruchał, a potem uprawiał seks ze swoją dziewczyną, to jest normalne. Paweł Tybori po opublikowaniu przez swoją dziewczynę story z jego rozmowami o swoich podbojach seksualnych skomentował całą sytuację płacząc i tłumacząc się z błędu, jaki popełnił. I chciałbym po prostu was ostrzec, żebyście nie popełniali mojego błędu i żebyście szanowali, kochali to, co macie i doceniali to przede wszystkim, bo głupi mały błąd lub większy może spowodować to, że to stracicie. No amen. I nagrywam to dlatego, że nas, Moni, nie ma już. Ujan, jak smutno. Słuchajcie, nagrywam tą relację, bo właśnie zawalił mi się mój cały świat przez moją głupotę. Jezu, ty się tym zajmiesz. I chciałbym po prostu was ostrzec, żebyście nie popełniali mojego błędu i żebyście szanowali, kochali to, co macie i doceniali to przede wszystkim, bo... A co on ofiarę chciał z siebie zrobić teraz jeszcze? Głupi mały błąd lub większy może spowodować to, że to stracicie. No amen. I może być to wasz błąd życia. Pisze, że go wkurwia, ale teraz błąd życia, tak? Ja pierdolę. Po prostu pilnujcie się ludzie. Ja nie wiem, co ci ludzie mają w bani. I dużo zamiast wziąć na klatę, kurwa. Nagrywam to dlatego, że nas, Moni, nie ma już. Chyba dlatego, że to ja odstawiłem numer jakiś czas temu i... Kurwa, obiecny, co i róż numery odstawiasz. Jak ktoś ma, kurwa, puste w głowie, to odstawia. Nie ma kozaka na takie co. Nie ma kozaka i... Trzeba to szanować wszystko, co... Nie ma kozaka na takie coś, kurwa. Co za czub się chwali jakiemuś, kurwa, zwykłemu kumplowi, te. Takimi rzeczami. No to widać, że chciał, żeby go poklepali po ramieniu, że jest, kurwa, kozak, że wyruchał jakiegoś szlaufa, no. To trzeba być jebniętym, ja pierdolę, nie? Ja... Bo ja to naprawdę, ja mam wyjebane, co on tam prywatnie, kurwa, robił, czy zdradzał swoją dziewczynę, czy nie. Tylko jakim trzeba być debilem, żeby się, kurwa, kumplowi chwalić, żeby go klepał, jeszcze pisać ha, ha, ha i że ona jest zjebana,
a potem kwiat pustyni, kurwa, wydawać, nie? To, co macie? Nie wstydzę się tego, że teraz płaczę, bo... Ale płaczesz, kurwa, widać, że na siłę, kurwa, żeby ofiarę z siebie zrobić. Przecież, kurwa, zobaczycie zaraz uśmiech, bo ja sobie to oglądałem raz. Dlatego, że w końcu pokochałem kogoś całym sercem i po prostu odpowiadam za jakiś błąd z przeszłości i po prostu się widujcie. Słuchajcie, nie chcę ukrywać tego, bo uważam, że takie zachowania zasługują na potępienie. Zachowałem się jak chuj. To czemu, ciekawe, czemu usunął to, nie? Bo chyba po 2 godzinach usunął to z Instastory. Zrobił sobie prywatny, potem odblokował. No, zajebista drama, nie? Typowy atencjusz, kurwa. I za to odpowiadam i dlatego... Z grzybem. Jeszcze raz przestrzegam was przed tym, że jeżeli kochacie kogoś bardzo mocno, nie odpierdalajcie numerów. I kochacie kogoś bardzo mocno, to naprawdę... Co ty nie powiesz, kurwa, ja pierdolę. Naprawdę, on musi ludziom mówić, że kurwa, jak kochają mocno, to żeby nie odpierdalali numerów. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś naprawdę się zakocha, to chyba po prostu nawet nie ma pomysłów, żeby odpierdalać numery. Tak mi się wydaje. To pilnujcie. I uwierzcie mi, że tak jak śmiałem się z tego, że rozstania na Instagramie i tak dalej, tak sam bo nie rozstaję się, staje się po prostu, dzielę się z wami czymś, z czego patrzcie, jak on na siłę, możecie brać w lekcję i... I tak jak pierwszy raz w życiu sobie się tak zakochałem i otworzyłem w końcu, to ojej, tak samo ojej, muszę wam powiedzieć, czego nie robić. I... Jakim trzeba być nieodpowiedzialnym gościem i mówić tu o wielkiej miłości, kurwa, do kobiety, a ruchać jakąś szlaufa bez gumy. Jeszcze z kumplem i z bratem chyba. No to trzeba być zjebany. Cieszę się, że nie wstydzę się pierwszy raz w życiu swoich emocji. Ludzi, których nie znam, ale mam taką potrzebę silną, żeby to z siebie wrzucić, że... Taką ofiarę chcesz z siebie zrobić. Żeby to ze falą wpadło. Nie jestem chojerakiem, który wojuje na mieście. I... Tylko jestem chojerakiem, kto potrafi być prawdziwym facetem i dać komuś miłość. I nie spierdzę tego. Cieszę się, że dojrzałem do tego wszystkiego i dojrzałeś tego przede wszystkim. Naprawdę. Kiedyś się strasznie wstydziłem. Zawsze o tym marzyłem, ale... Męska dziwka, tak jak powiedziałem. Z kwasem i botoksem. A kiedyś się kłócił do mnie, że nie ma botoksu, tylko kwas. A potem się przyznał, że ma kwas i botoks. No, ja wam już dawno mówiłem, że to kurwa... Tam na leczenie trzeba iść. Jakieś grubsze. Trzeba grubsze leczenie tam, kurwa, zrobić. Psychiatryczne chyba. I teraz cieszę się, że mimo tego, że coś straciłem, to jestem mądrzejszy o tą lekcję i wiem, którą... Ile on w wywiadach już mówił, że kurwa zmądrzał. Ja... Masakra jest, jak wymusza ten płacz taki, kurwa, to... Przecież on, kurwa, nawet nie płacze, tylko kurwa udaje, że taki smutny jest. Robi to typowo dla atencji. To jest chujowe. No bo tak to ja bym nawet tego nie komentował. Jakby wyszło, że ta Monika dodała, że ten lub ten, jakby tego nie dodał, że zdradził chuj, no to ich życie, ich relacje. Ha, kwasiasty, niech sobie może puści piosenkę Kocham swoją wolność. Jeszcze wcześniej, jak dodał te relacje, to dał wtedy konto na prywatny, żeby dostać follow atencjusz. No tak, a teraz odblokował. Żeby mu, kurwa, 15 kaw wskoczyło. No to jest typowy atencjusz, no. Ja pierdolę. To stale gali by zawalczył, kurwa. Przecież to kumple są. Jeżeli odjebał, to by zostawił to, wiesz, honorowo się zachował, przeprosił tą Monikę, odszedł i chuj. A nie taką żenadę, wymłaszany płacz, kurwa, prywatne konto, żeby falą, kurwa, wpadło. Ja pierdolę. I to jest, kurwa, i to ma się za prawdziwego człowieka. Wszystko, kurwa, dla fału. Masakra. I pierdolią jakieś miłości, a kurwa, wiadomości jest, że zaraz ją skończy, bo go wkurwia, że jest pierdolnięta. No, totalny debil. No, zdradza po to, żeby się pochwalić kumplom. No to trzeba być naprawdę debilem. Masakra.
Masakra, bo jakby nie wiem jakimi motywacjami można się motywować do takich rzeczy, ale nie wiem, dla jakiejś potrzeby czy coś, kurwa, ale to komu ty się kurwa chwalisz? No, kumplowi się chwalisz po to, żeby ci poklepał, jeszcze ha 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 piszesz, żeby o, ale zajebisty jesteś, kurwa, z bratem wyruchałeś. Ja pierdolę. To stary chłop, kurwa, a siano i gówno w głowie. Tą drogą iść, także wszystkiego dobrego wam życzę, Pionka. Pamiętajcie, że Pionka, jesteśmy tylko ludźmi, każdy popełnia błędy. No ty już w chuj tyle. Ważne, żeby wyciągać lęk. Każdy popełnia błędy, kurwa. I on ile razy już to słyszymy od niego, każdy popełnia błędy. Ja to bardzo głupi błąd, za którym odpowiem surowo. Ale odpowiedziałeś surowo, kurwa. I tyle, no. Nawet wtedy nie pomyślał, żeby przeprosić swojej kobiety, tylko kurwa zrobił sobie prywatne konto i nagrał takie gówno, które potem usunął, no. To trzeba być pierdolniętym, nie? No trzeba, kurwa, od razu widzicie, kto ma jakie wartości, nie, w życiu. I on takie gówno nagrywa po to, żeby ludzie mu współczuli, kurwa. Ale ludzie nie są głupi, bo kurwa, ile razy można pierdolić, że każdy popełnia błędy. No każdy popełnia błędy, ale wyciąga wnioski, kurwa, debilu. Czego mi możecie zazdrościć, to na pewno tego, że miłości, którą wydarzyłem Monie i która mi się przydarzyła, bo była piękna. I tego mi zazdrościć. Każdemu życzę, żeby się tak w życiu zakochał chociaż raz. Ja pierdolę, i wiadomości do kumpla, żebym mu kurwa pionę przybił i powiedział, że jest zajebisty, napisać, że zaraz z nią skończę, bo jest zjebany. Ja pierdolą, głupoty kurwa, prują się na konferencji, o chłopie w ogóle nic nie wiedziałem, kurwa, się przyjebał, kurwa, zjeb jebany. I a ja wam od razu go zweryfikowałem, powiedziałem, jaki to człowiek i zobaczy, po kolei wszystko wychodzi. Po pierwszej walce, jak mu odjebało, kurwa, potem jak niby pokory mnie uczył, co kurwa sparing jest dalej na moim kanale, jak w pizdę dostał, to wielce opowiadał, kurwa, jak to mnie pokory nauczył, a potem dzwonił do mnie, kurwa, i mówi, że sorry, kurwa, czy ziomkami zostaniemy, kurwa, ty kumpli, kurwa, szuka. Ja pierdolę, jakim trzeba być zjebem. Dobra, już starczy, siema. No, jeszcze. I tu jak się zaśmiał, dobra, siema, już chyba nie wytrzymał, słuchajcie, jak tu się prawie zaśmiał, patrzcie. Patrzcie, ten uśmieszek, widzieliście? Patrzcie. Jaką kurwa, jaki on jest słaby aktor, kurwa, w chuj. Wszyscy prawdziwie zostawiają łapkę do góry. Że mogłem być z taką dziewczyną. Ta. Zdroszczę, że mogłem być z taką dziewczyną. Zobaczcie, prawie by się uśmiechnął, kurwa. Prawie by się uśmiechnął, nie? Ja pierdolę, patrzy i mówi, dobra, pa, bo już prawie się zaśmiał. Dobra, już starczy, siema. Siema. Jeszcze ostatnią rzecz chciałem powiedzieć, to, że cieszę się, że się zmieniłem i... No w chuj się zmieniłem. Wydaje mi się, że chyba wszyscy to też widzą, bo no, sam w chuj. Tak. Dostrzegam te zmiany i cieszę się. Tak, coraz głupszy jesteś. I nie nagrywam tego, dlatego że chciałbym, żebyście mi współczuli. Coraz więcej widać, jak jesteś głupi, tak, to widzimy, że już, kurwa, ciężko ukryć twoją głupotę, więc zauważamy, tak, że bardzo starałeś się grać takiego, kurwa, poprawnego i eleganckiego i dobrego, no ale głupota, kurwa, wyjdzie zawsze, nie, z głupiego człowieka.